Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Kowalczyk. Pracuję w Instytucie Fizjologii Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk im. Jana Kielanowskiego. Chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować wykład pod tytułem Cudze chwalicie, swego nie znacie, czyli słów kilka o cukrzycy poprzez nowoczesne analizy pomiaru stresu oksydacyjnego w komórkach bakterii i tkankach ssaków w ujęciu molekularnym. Nim dojdę do pojęcia cukrzycy i chorób z nią związanych, chciałem Państwu powiedzieć troszeczkę na temat tlenu cząsteczkowego i jego funkcji w naszym organizmie, ponieważ paradoksalnie jest on bardzo ściśle związany z chorobą zwaną cukrzycą. Tlen cząsteczkowy, po łacinie oksygenium, jest pierwiastkiem chemicznym o liczbie atomowej 8, niemetalem z grupy tlenowców w układzie okresowym. Posiada stabilne izotopy tlenu 16, 17 i 18. Izotop tlenu 16 stanowi ponad 99% tlenu naturalnego. Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych oraz trójatomowych, tak zwanego ozonu, głównie w ozonosferze. A szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. XX wieku tak zwany czerwony tlen o wzorze O4. Ciekły tlen ma barwę niebieską i stały tlen znany jest w 6 odmianach alotropowych. Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, a jego zawartość w skorupie ziemskiej wynosi około 21%. Tlen jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej, będącej najważniejszym etapem oddychania komórkowego, także w mitochondriach. Niektóre organizmy beztlenowe giną w obecności niewielkich ilości wolnego tlenu. Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty około 200 ml, czyli około 0,3 g tlenu. Zwierzęta wykorzystują go w procesie oddychania tlenowego w celu otrzymywania określonej energii. Tlen jest stosowany w medycynie do sporządzania mieszanych oddechowych, do nurkowania, w przemyśle jako utleniacz, na przykład w palnikach acetylenowo-tlenowych. Tlen posiada dwie twarze, twarz pozytywną i negatywną. Możemy powiedzieć, że tlen jest takim doktorem Jekyllem i Mr. Hyde'em. Dlaczego? Dlatego, że oddychanie czystym tlenem jest dość niebezpieczne, ponieważ podnosi ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę. Natomiast niedobór tlenu staje się niebezpieczny dla życia, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10-12%. Wśród wolnych rodników, których bierze udział właśnie powstawanie, bierze cząsteczka aktywnego tlenu, należą rodniki wodoronatlenkowe OH2, które są silnymi utleniaczami, rodnik natlenkowy ROO, jest słabszym utleniaczem, rodnik alloksylowy, anionorodnik ponadtlenkowy, rodnik wodorotlenowy, nadtlenek wodoru, tlen singletowy, tlenek azotu, dwutlenek azotu, trójtlenek azotu i nadtleno azotu. Rodnik wodoronatlenowy OH jest najbardziej reaktywnym, jest silnym utleniaczem, dyfunduje na niewielkie odległości i jest bardzo niestabilny. Wolne rodniki tlenowe powstają w wyniku reakcji Fentona i Haber-Weissa przy udziale różnego rodzaju enzymów, takich jak dysmutazy ponadtlenkowej, gdzie następuje przekształcenie tlenu singletowego do rodnika wodoronatlenowego lub anionorodnika ponadtlenkowego, które właśnie przy udziale tych reakcji Haber-Weissa i Fentona przekształcają się w nadtlenek wodoru, który przy udziale katalazy lub peroksydazy przemienia się do cząsteczki wody i tworzy również rodnik hydroksylowy. Jest to bardzo ogólny i pokrótce schemat powstawania właśnie wolnych rodników. Pomocnikami dobrej twarzy tlenu, czyli tej pierwszej twarzy, którą my znamy z naszego otoczenia, są antyoksydanty, inaczej zwane przeciwutleniaczami. Są to związki usuwające z organizmu człowieka nadmiar wolnych rodników. Spowalniają one procesy starzenia organizmu oraz zapobiegają rozwojowi chorób określanych jako cywilizacyjne. Do przeciwutleniaczy zaliczamy witaminę A, E i C, karotenoidy, np. beta-karoten, zeaksantyna, bioflawonoidy, niektóre składniki mineralne, np. cynk i selen, a także inne związki czynne powierzchniowe, jak koenzym Q. Najskuteczniejszymi antyoksydantami, widzicie Państwo tutaj na piramidzie jakby biologicznej, molekularnej, są pierwiastki śladowe i proteiny, karotenoidy wraz z witaminą E, glutation i koenzym Q10, kataza wraz z peroksydazą glutationową, dysmutaza ponadtlenkowa i na samym szczycie tej piramidy jest wodór cząsteczkowy. Czyli są to najskuteczniejsze antyoksydanty. Wśród najbardziej znanych oksydantów mamy również witaminę C, czyli kwas askorbinowy, który jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zapobiega procesom starzenia się skóry. Mamy witaminę E, która jest rozpuszczalna w tłuszczach, chroni błonę komórkową zbudowaną głównie z lipidów i stanowi pierwszą barierę obronną organizmu przed atakami wolnych rodników.
Mamy aminokwasy lizynę i proliny budującą kolagen, które są składnikiem skóry i skóra składa się w około 70% włókien kolagenowych. Pozostałe składniki to opatrujące ją włókna sprężyste oraz substancja podstawowa macierz zbudowana z aminokwasów glikoprotein oraz kwasu hialuronowego. Mamy również antyoksydant zwany glutationem, który dostarczany jest pożywieniem i jest trawiony w żołądku, który dostarcza nam różnego rodzaju substraty do syntezy specyficznych związków. Człowiek ma pod dostatkiem glutationu poza cysteiną. Jeżeli dostarczymy ją w formie suplementu diety, nasze komórki będą w stanie ją zneutralizować, każdą reaktywną formę tlenu i taką toksynę można ją zdetoksyfikować i usunąć z organizmu, która dostanie się do wnętrza nas. Wśród najbardziej znanych oksydantów mamy również cynk, który jego odpowiedni poziom warunkuje efektywne powstawanie nowych komórek. Selen, który posiada zdolność redukcji utlenionego glutationu wewnętrznej linii obrony komórek każdego organizmu, jest też antyoksydantem bardzo kluczowym dla zdrowia i opóźnienia starzenie się komórek człowieka. Mamy kwas hialuronowy, obecnie bardzo powszechnie stosowany i promowany w różnych gabinetach kosmetycznych, który wiąże wodę w głębokich warstwach skóry, nawilżając ją w macierzy zewnątrzkomórkowej. Mamy niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, które budują błonę komórkową. Te wszystkie antyoksydanty są naszymi pomocnikami, które chronią nas przed atakami wolnych rodników. I wolne rodniki powstają w wyniku działania czynników wewnętrznych, takich jak samoutlenianie niskocząsteczkowych i wysokocząsteczkowych składników komórkowych, procesy zapalne i ksenobiotyki, a także w wyniku działania czynników zewnętrznych, czynników fizycznych i chemicznych, do których zaliczamy promieniowanie jonizujące, promieniowanie UV, promieniowanie rentgenowskie, dym papierosowy, nitrozwiązki z benzoafirem, zanieczyszczenia powietrza i wody, tak jak kwas mukochlorowy, toksyczne związki chemiczne obecne w diecie, jak wielocykliczne związki aromatyczne WWA, heterocykliczne aminy, poliakrylamidy czy ultradźwięki. I wolne rodniki indukują stres oksydacyjny, czyli stan zaburzonej homeostazy organizmu, czyli równowagi między systemem naprawy a systemem uszkodzenia naszego organizmu. Stres oksydacyjny może powodować uszkodzenia składników komórkowych, takich jak kwasy nukleinowe, lipidy i białka, a ich uszkodzenia mogą indukować aktywację czynników transkrypcyjnych, prowadzących do mutacji, wzrostu tempa proliferacji komórek. To z kolei może indukować niestabilność genetyczną, aktywację onkogenów, oporność na leki, tworzenie się przerzutów i może prowadzić to do powstawania różnego rodzaju nowotworów. Do czynników biologicznych, które indukują również powstawanie wolnych rodników tlenowych, należą toksyny pasożytów, grzybów, toksyny bakteryjne, bardzo ważne. Ich endotoksyny mogą wywoływać liczne stany zapalne oraz wirusy. Główne szlaki tworzenia się uszkodzeń i zasad DNA modyfikowanych przez wolne rodniki dają nam różnego rodzaju etany i profanoadukty, takie jak 3N4-etenocytozynę, 1N6-etenoadenozynę, 1N2-etenoguaninę i N2-3-etenoguaninę. Związki selen są bardzo istotne w naszym organizmie, ponieważ powodują one zawadę przestrzenną dla wszelkiego rodzaju polimeraz replikacyjnych obecnych w naszych komórkach. Związki te, modyfikowane zasady, prowadzą do różnego rodzaju mutacji. I tak, zmutowana guanina, utleniona guanina prowadzi do mutacji GCDTA, etonoadukt, zmodyfikowana adenina, 1N6 etonoadenina prowadzi do mutacji AT do TA, AT do GC i TA do GC. Natomiast cytozyna, 3N4 etonocytozyna prowadzi do mutacji CG do TA i CG do AT. Zasady zmodyfikowane przez czynniki oksydacyjne to również glikoltyminy, 5-hydroksycytozyna i różnego rodzaju związki metylowane, takie jak glikol uracylu, glikol cytozyny, alloksan, kwas izodialurowy. Dlaczego te glikozylazy i te modyfikacje są tak ważne z naszego punktu widzenia cukrzycy? Otóż wszelkiego rodzaju modyfikacje w naszym organizmie są usuwane przez enzymy zwane glikozylazami, które rozpoznają i usuwają zmodyfikowaną zasadę. Posiadają one centra aktywne, które wiążą tylko zasady ekstrahelikalne, czyli wysunięte na zewnątrz, mają jednakowy dodatkowy motyw strukturalny w centrum aktywnym, tak zwany herpin, helix, herpin oraz resztę asparaginową, którą łączą się z małym i dużym rowkiem DNA. Glikozylazy możemy podzielić na jednofunkcyjne, które rozpoznają i usuwają zmodyfikowaną zasadę pozostawiającą miejsca porynowe,
oraz dwufunkcyjne, które mają dodatkową aktywność apeliazy, przecinające wiązanie fosfostrowo od końca 3' miejsca apurynowego. I tak jak Państwo widzicie na slajdzie, stres oksydacyjny, tak jak wspominałem, jest to zaburzenie homeostazy organizmu. Czyli mamy wzrost stanów zapalnych w tkankach, zmiany przedsieć nowotworowe, indukowane przez reaktywne formy tlenu i azotu, powodujące uszkodzenia wszystkich składników komórki. I na szali po drugiej stronie mamy spadek mechanizmów obronnych organizmu. Czyli zaburzenie homeostazy jest niczym innym jak zaburzeniem między naprawą, a uszkodzeniem wspomnianych zasad, wywołanych stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny może indukować różnego rodzaju, może atakować różnego rodzaju narządy i indukować ich chorobotwórcze stany zapalne. Jeżeli zaatakuje na przykład serce, mamy choroby serca, niedokrwienność, naciśnienie tętnicze czy zwłóknienie serca. Jeżeli zaatakuje na przykład mózg, mamy choroby Alzheimera, Parkinsona, różnego rodzaju migreny. Jeżeli zaatakuje na przykład krew, mamy arteriosklerozę czy naciśnienie tętnicze. Proszę zauważyć, tutaj na slajdzie chciałem Państwu pokazać, jak wygląda uszkodzona komórka i nieuszkodzona komórka po ataku wolnych rodników tlenowych. Mamy po uszkodzeniu wolnymi rodnikami tlenowymi, mamy zaburzenie membrany biologicznej i proszę zobaczyć, następuje uszkodzenie białek receptorowych i zaburzenie transportu przez błony, uszkodzenie lipidów, zaburzenie integralności komórki, zniszczenie struktury DNA i zaburzenie odczytu informacji, to prowadzi właśnie do powstawania różnego rodzaju mutacji poprzez zmodyfikowane zasady. Mamy oksydację tłuszczu, tworzenie blaszki miażdżycowej oraz aktywację kinaz białkowych i indukcję apoptozy. Na schemacie ogólnym widzicie Państwo, jak wolne rodniki tlenowe mogą działać również na komórki bakterii i jak mogą również działać na membrany mitochondriów w komórkach eukariotycznych. To prowadzi do uszkodzenia matrycy mitochondrialnej, prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego, indukując właśnie stres oksydacyjny i powstawanie utlenionych zasad, o których wspominałem, 8 oksydaminy, 1N6 etanowiny czy 3N4 etanocytolwyny. Takim dobrym kierem analizy cukrzycy są płytki krwi, które posiadają w swojej budowie mitochondria. Płytki krwi odpowiadają za proces trzepnięcia, nie mają jednak jądra komórkowego i zdolności ruchu. W 1 mm sześciennym jest ich około od 150 do 450 tysięcy. Tak jak wspominałem, płytki krwi zawierają w swojej budowie mitochondria, czyli fabryki energii. Proszę zauważyć, że płytki krwi w stanie nieaktywnym, pokazanym przez czarną strzałkę, są to płaskie dyski bez wypustek. Natomiast w stanie aktywnym, które pokazuje czerwona strzałka, zaczynają posiadać wypustki, którymi się łączą. Jeżeli płytki krwi powodują skrzep na zewnątrz zranienia, jest to, jeżeli uszkodzą powłokę skórną, jest wszystko w porządku. Natomiast jeżeli spowodują powstawanie skrzepu przy udziale trombiny czy fibryny i tworzenie kompleksu fibrinogenu trombiny, tak zwanego dynumeru wewnątrz naczynia mięśniowego, wówczas i są procesem negatywnym, wręcz można powiedzieć patogennym, gdyż taki skrzep może przemieszczać się z płucami do mózgu i serca i powodować zablokowanie określonych tętni. Widzicie Państwo tutaj schemat powstawania blaszki miażdżycowej właśnie przez płytki krwi i interakcje ze złogami cholesterolowymi, płytki krwi o zwiększeniu lepkości i zator tętniczy, o którym wspominałem. Chciałem jeszcze Państwu przytoczyć, wrócimy do właściwego tematu o cukrzycy, chciałem Państwu przytoczyć schemat ludzkiego mitochondrium. Dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że to jest ta nasza fabryczka energii, która produkuje ATP. Warto sobie przypomnieć, że mitochondrium nasze zawiera się z kompleksu syntazy ATP w macierzy mitochondrialnej, tak zwanej matrix, w przestrzeni perimitochondrialnej, grzebienia mitochondrialnego, rybosomów, ziarnistości wszelkiego typu, oczywiście DNA mitochondrialnego, błony zewnętrznej i wewnętrznej, która właśnie bardzo często poddana jest na działanie wolnych rodników tlenowych i która może ulegać uszkodzeniu, tak jak widzieliście Państwo na poprzednich slajdach. I wracamy do głównego sedna tematu naszej prezentacji. Dysfunkcja mitochondriów przez wolne rodniki tlenowe może prowadzić do różnego rodzaju chorób, w tym chorób neurodegeneracyjnych, Parkinsona i Alzheimera, niedokrwienia, starzenia się komórek, chorób układu krwionośnego, uszkodzenia tkanek układu sercowo-naczyniowego, nowotworów lub apoptozy, a także otyłości i cukrzycy. Tak, nie mylicie się Państwo, otyłości i cukrzycy. Błędne działanie mitochondriów jest jedną właśnie z przyczyn powstawania cukrzycy, często typu pierwszego, ale również w dzisiejszym świecie powodu niewłaściwej diety, także indukowanej cukrzycy typu drugiego, a nawet trzeciego lub czwartego, o której zaraz opowiem.
Macie Państwo tutaj na schemacie zaprezentowany schemat fosforylacji oksydacyjnej i interakcji w przestrzeni międzybłonowej, błony wewnętrznej i osnowy ze wszystkimi elementami procesu fosforylacji oksydacyjnej i łącznie z wyciekiem elektronów. Widzicie Państwo, jak tworzą się w matrycy mitochondrialnej poszczególne wolne rodniki, które przechodzą różnego rodzaju przemiany we wspomnianej reakcji Haber-Weissa i Pentona. Dodatkowo tworzy nam się również lipopolisacharyd, tworzy nam się związek 4-hydroksydbanonenal, który powstaje pod wpływem peroksydacji lipidów. Tworzą się różnego rodzaju też krótkie oligo i polisacharydy, które też stanowią jakby zawady przestrzenne w błonie matryksowej mitochondrium. I widzicie Państwo, że mitochondria idą w dwóch kierunkach. W kierunku redukcji reaktywnych form tlenu albo utleniania lipidów, denaturacji białek, mutacji DNA. Czyli wolne rodniki tak naprawdę uderzają dwojako w nasze mitochondria. Z jednej strony aktywują wolne rodniki tlenowe, aktywują tlen, a z drugiej strony uszkadzają składniki komórkowe, które później ulegają uszkodzeniu mutacji, które mogą prowadzić do nowotworów. No i wśród takich dwóch, wśród tego całego schematu, musimy sobie powiedzieć o dwóch hormonach, o leptynie i o grelinie. Cóż to są takie te hormony? Ano są to hormony, które są ściśle sprzęgnięte właśnie z działaniem mitochondriów. Hormony leptyna i grelina odpowiedzialne są za sytość i za głód w naszym organizmie. Leptyna, a odchudzanie można powiedzieć. Leptyna jest hormonem, który wysyła informację do mózgu, że jesteśmy syci, że jesteśmy najedzeni. Im jest jej mniej, tym wolniej sygnał dociera do mózgu i tym więcej musimy zjeść, by poczuć sytość. Leptyna informuje mózg o zasobach energetycznych organizmu. Jej poziom w organizmie spada, gdy wraz ze wzrostem objętości tkanki tłuszczowej, czyli im więcej tłuszczu mamy na sobie, tym więcej musimy zjeść, by się najeść, mówiąc kolokwialnie. Podczas odchudzania niedobór leptyny sprawia, że mózg wyostrza odbiór koloru i zapachu, dlatego jedzenie wydaje się bardziej atrakcyjne niż kiedykolwiek. Wraz z niedoborem snu, dlatego też sen jest bardzo istotny w procesie odchudzania się. Po jedzeniu trzeba zawsze czekać 10-15 minut, żeby zamiast biec pod okładkę, musimy troszeczkę dać odpocząć żołądkowi, żeby te hormony zaczęły ze sobą współgrać na zasadzie sprzężenia zwrotnego. W tym czasie informacja o sytości może spokojnie dotrzeć do mózgu i wtedy nie będzie potrzeba dokładania nam pokarmu, czyli nie będzie potrzeby dokładania niepotrzebnych węglowodanów, cukrów i nie daj Boże jeszcze tłuszczy, które tutaj nam też mogą brudzić tym wszystkim. Mamy również greninę, która jest odpowiednikiem, jest antagonistą leptyny. Grelina jest hormonem działającym przeciwnie do leptyny i odpowiada za wysyłanie do mózgu informacji o głodzie. Im więcej greliny, tym bardziej ciągnie nas do lodówki, możemy powiedzieć. Poziom greliny wzrasta, gdy w trakcie jedzenia i spada zaraz po nim, w sytuacjach stresowych, stąd się bierze tak zwane zajadanie problemu, przy niedoborach snu, co oznacza, że jeżeli mało śpimy, nie tylko spada nam poziom leptyny, ale także wzrasta poziom greliny. Dodatkowo grelina hamuje wydzielanie serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Mamy wtedy napady poczucia winy po obfitym posiłku na przykład. Wiemy, czego jest to przyczyną. Niestety, jest jednak też dobrze, możemy powiedzieć niestety, mamy też dobrą informację, poziom greliny spada podczas aktywności fizycznej. No i to wszystko powoduje tak naprawdę powstawanie choroby zwanej cukrzycą, czyli przewlekłej choroby metabolicznej, choroby tak naprawdę cywilizacyjnej, z którą ludzkość boryka się od wielu, wielu lat. Cukrzycy dochodzi do podwyższenia poziomu cukru, to Państwo wiecie, we krwi. I wysokie poziomy glukozy we krwi mogą być spowodowane brakiem insuliny w organizmie i nieprawidłowym działaniem insuliny. Te informacje są tylko woli przytoczenia, żeby spiąć w klamrę pewne aspekty, które chcę Państwu dalej przytoczyć. Cukrzycy typu drugiego, obie te przyczyny mogą występować jednocześnie. Na przykład przewlekła hiperglikemia, czyli długotrwale podwyższony poziom glukozy, może spowodować u osoby z cukrzycą uszkodzenie różnych narządów lub zaburzenie ich czynności. Szczególnie dotyczy to oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Czyli to, co widzieliście Państwo na poprzednim slajdzie, gdzie wolne rodniki, gdzie stres oksydacyjny i wolne rodniki, które powstawały w jego procesie, indukowały uszkodzenia różnych narządów naszego organizmu. Tak samo tutaj zaburzenie funkcji mitochondriów może powodować właśnie powstawanie cukrzycy i uszkodzenia wspomnianych wyżej narządów. Według najnowszych danych na 2020 rok na świecie choruje obecnie około 478 milionów osób. Jest to znaczny wzrost w stosunku do liczby poprzednio przewidywanej.
Sądzono, że w 2021 będzie na świecie około prawie pół miliarda osób chorych na cukrzycę. Dodatkowo szacuje się, że na świecie około 70% chorych na cukrzycę ma tą chorobę jeszcze nie zdiagnozowaną. W Polsce aktualnie choruje około 3,3 miliona osób i dane te cały czas wzrastają niestety. To stanowi około 8% ogólnej populacji naszego narodu. W starszych grupach wiekowych osoby z cukrzycą stanowią większy odsetek. W grupie wiekowej do 79 lat choruje 12% osób, a część tych cukrzycy w populacji powyżej 65 roku życia wynosi 38%. I w ciągu ostatnich 25 lat stwierdzono w Polsce około 5-krotny wzrost liczby zachorowań. To jest bardzo dużo niestety. Insulina, o której my ciągle tutaj wspominamy, jest hormonem białkowym produkowanym przez trzustkę. Wytwarzana jest w komórkach beta wysp Langerhansa, które stanowią zaledwie 5% całej masy trzustki. Insulina jest polipeptydem składającym się z 51 aminokwasów tworzących dwa łańcuchy. Jest jedynym hormonem obniżającym poziom glukozy we krwi. Gdy mamy ją uszkodzoną lub jej mamy za małą ilość, no niestety wtedy rozwija nam się cukrzyca. I tutaj mamy, tak jak Państwo widzicie, typy cukrzycy. Typ pierwszy dotyczy przede wszystkim dzieci i osób młodych. I coraz częściej cukrzyca typu pierwszego rozpoznawana jest u osób szczupłych w późniejszych latach życia, czyli tak zwana cukrzyca typu lada. W tym typie dochodzi do zniszczenia najczęściej przez proces w procesie immunologicznym komórek beta trzustki odpowiedzialnej za produkcję i wydzielanie insuliny. Typ drugi występuje przede wszystkim u osób po 35 roku życia. Prawie zawsze związany jest z otyłością i 9 razy częściej występuje u osób otyłych w porównaniu ze szczupłymi, zwłaszcza z naciśnieniem tętniczym, z wysokimi poziomami cholesterolu i trójglicerydów. Dlatego poziom peroksydacji lipidów i tak powstawanie aldehydów, właśnie trans-4-peroksydbanonenalu lub jego epoksydu, 2-3 epoksy nonenalu, w związku 1000 bardziej reaktywnego od niego, jest bardzo istotne, ponieważ jest to też marker, który występuje w naszej krwi. Mamy też typ trzeci, cukrzycy towarzyszących chorobom tarczycy, nadnerczy, chorobom wątroby, nowotworom i innym chorobom wszystkim, takie jak zapalenia, urazy nowotworu. I typ czwarty, czyli cukrzycy dotyczących kobiet ciężarnych. Jak możemy rozpoznać cukrzycę, to Państwo najlepiej widzieć, bo Wy jesteście specjalistami w tej dziedzinie, ale można ją postawić włącznie po badaniu przeprowadzonym w atestowanym laboratorium medycznym. My natomiast jako naukowcy jesteśmy takimi zapleczami, centrami molekularnymi, które potrafią jakby zbadać wszystkie procesy dotyczące naokoło tworzenia się cukrzycy i wszystkich jakby enzymów, elementów z nimi związanych. Oznaczenie poziomu cukru na glukometrze służy jedynie do nadzorowania leczenia już rozpoznanej cukrzycy. Cukrzycę, tak jak Państwo wiecie, możemy rozpoznać, gdy poziom cukru we krwi żylnej pobranej niezależnie od pory dnia i przyjmowania posiłku wynosi około 250 mg na decylitr. Dla uniknięcia pomyłki oznaczenie poziomu cukru należy powtórzyć też na czczo. Gdy poziom glukozy oznaczonej dwa razy w otoczu krwi żylnej na czczo, co oznacza, że po 8 godzinach od ostatniego posiłku zanotujemy wzrost około 130 mg na decylitr. Oraz test doustnego obciążenia glukozą wykonujemy włącznie w celu rozpoznania cukrzycy u osób, u których dotychczas nigdy nie rozpoznano cukrzycy, a w badaniu laboratoryjnym poziom cukru na czczo mieścił się między 110 a 135 mg na decylitr. I oznaczamy wtedy glukozę na czczo, a następnie 120 minut po wypiciu 75 g glukozy rozpuszczonej w szklance wody. Pomiędzy tymi pobraniami krwi badany musi pozostawać w spoczynku, nie wolno mu w tym czasie wchodzić po schodach czy robić zakupów. Jeżeli w 120 minucie testu poziom glukozy przekracza 200 mg na decylitr, rozpoznajemy cukrzycę. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że tak jak wspomniałem, cukrzyca może atakować różnego rodzaju narządy w naszym organizmie. I możemy tutaj też powiedzieć, że osoby ze źle leczoną cukrzycą mają 5 razy wyższe ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca i zawału serca, 4 razy częściej narażone są na udary mózgu, 6 razy częściej umierają z powodu chorób sercowo-naczyniowych, na przykład choroby wieńcowej, żyją statystycznie około 7 lat krócej niż osoby bez cukrzycy. Statystyki światowe wykazują, że po 25 latach niedostatecznego leczenia cukrzycy u 70% chorych występują objawy retinopatii, czyli choroby oczu, która może doprowadzić do ślepoty. Cukrzyca zwiększa też około 20 razy ryzyko uszkodzenia nerek, organ oczu, serca, skóry, stawów, płuc, a także mózgu i systemów odpornościowych.
Więc dochodzimy tak naprawdę do sedna sprawy. Jak możemy badać podwyższony poziom, chciałoby się powiedzieć cukrzycy, a tak naprawdę podwyższony poziom tlenu cząsteczkowego w tkankach, czyli w mitochondriach naszego organizmu. Mamy tutaj metodę Oxygen Consumption Assay, gdzie wykorzystujemy zestawy mitoexpress extra i intra, na których się dzisiaj trudno skupić, zestawy mitoimage. Ale chciałem Państwu też powiedzieć, że możemy wykorzystać takie metody jak analiza oksydacyjna tłuszczowa DNA białkiem FPG z grupy glikozylaz naprawczych, o których wcześniej wspomniałem. Mamy techniki PCR z wykorzystaniem mikromacierzy, obecnie bardzo popularne. Metoda Verify Now, dotycząca pomiaru różnego rodzaju czynników aktywnych powierzchniowo czynnych na płytkach krwi. Metody cytometrii przepływowej z wykorzystaniem nanocząstek różnej wielkości. Metody syntezy białek rozpoznających oksydacyjne uszkodzenia w układzie sercowo-naczyniowym. Metody badania synergii leków przeciwtłuszczowych w systemie PITAS i metoda infuzji tlenowej. I tak jak Państwo wiecie, już wspominałem, tlen cząsteczkowy jest głównym substratem metabolizmu tlenowego. Znajomość dotleniania komórek ma kluczowe znaczenie dla dokładnego zrozumienia komórki i odpowiedzi metabolicznej i zalecanej do konkretnego leczenia. Pomiary wewnątrzkomórkowe do tej pory były bardzo trudne do analizy, co wymagało stosowania inwazyjnych, bardzo protochłonnych i żmudnych technik o niskiej przepustowości, które miały bardzo ograniczone zastosowanie do tego typu pomiarów w badaniach biologicznych. Dlatego też firma Luxen wymyśliła dwa zestawy MitoExpress Extra i Intra oraz zestawy MitoImage, które służą do obrazowania komórkowego oraz do analizy fluorescencyjnej tlenu cząsteczkowego w mitochondriach krwi. Mitochondriach płytek krwi na przykład, które są pięknym modelem badawczym do tego typu badań. Firma Luxel i Agilent rozwija innowacyjne i nieinwazyjne, bardzo czułe zestawy do analizy parametrów biologicznych w pojedynczej warstwie komórek, hodowlach komórkowych 2 i 3D lub mitochondriach płytek krwi. MitoExpress Extra i Intra to prosto po użyciu ekonomiczne testy oparte na bezpośrednim pomiarze fluorescencji zużycia tlenu cząsteczkowego w czasie rzeczywistym. I proszę zauważyć, krótka metody Oxygen Consumption Assay. Na czym to polega? Badamy substancje bogate w kwasy tłuszczowe, badamy krew, tak pobieramy krew od pacjenta, izolujemy płytki krwi, izolujemy później z nich mitochondria i następnie za pomocą dostępnych zestawów, tak jak Państwo widzicie tutaj na schemacie, nakładamy na 96-dołkową albo 48-dołkową płytkę, inkubujemy przez określony czas i odczytujemy na fluorymetrze albo na spektrofotometrze, w zależności od tego, jaką mamy dostępną sondę tutaj wyznakowaną. I pole powierzchni pod wykresem pokazuje nam poziom aktywności tlenu cząsteczkowego. O czym to świadczy? Że możemy na podstawie pola powierzchni, które Państwo widzicie tutaj, możemy stwierdzić, czy mamy do czynienia z hipoksją, hiperoksją czy normoksją, czyli z podwyższeniem lub obniżeniem tlenu cząsteczkowego w mitochondriach. Zarówno podwyższenie, jak i obniżenie tlenu w mitochondriach może powodować choroby neurodegeneracyjne, w tym także cukrzycę, do której się ta jednostka chorobowa może zaliczać. Proszę zauważyć, że zakres pomiaru fluorescencji od 200 do 900 nanometrów jest bardzo istotny i krytyczny w pomiarze tej metodzie tlenu cząsteczkowego. Pomiar kinetyczny procesów hyperoksji lub hipoksji w czasie rzeczywistym jest bardzo dobrą metodą do analizy właśnie powstawania, tworzenia się cukrzycy w naszym organizmie. Wolne rodniki wchodzące w interakcję z naszymi cząsteczkami tłuszczy, węglowodanów, mogą nam już powiedzieć na wstępnym etapie, czy dany chory będzie mógł zachorować, czy też nie. Czyli ominiemy te wszystkie żmudne metody badania krzywej cukrowej dla chorego i poprzez prosty pomiar krwi możemy powiedzieć, zadecydować, czy ten chory, przewidzieć, czy ten chory będzie podatny na cukrzycę, czy też nie. A jeżeli tak, to na jakiego typu będzie chorował na cukrzycę? Czy typu pierwszego, drugiego, trzeciego, czy czwartego? Macie tutaj Państwo też dalszą część metodyki, gdzie macie przykład prostą na żelach agarozowych izolację DNA genomowego, mitochondrialnego, tak w domyśle, i trawienie właśnie tą glikozylazą naprawczą, czyli białkiem FPG, rozpoznającą utleniony błonnik. I proszę zobaczyć, na żelu oznaczonym literką H mamy zdrowego pacjenta, natomiast na żelu oznaczonym literką P i M mamy pacjentów, którzy byli chorzy na cukrzycę. Pacjent typu P, cukrzyca typu pierwszego, pacjent typu M, cukrzyca typu drugiego. Proszę zobaczyć, w obydwu przypadkach białko FPG rozpoznało bardzo liczne uszkodzenia i modyfikacje na 8 osób guaniny, czyli bardzo dużo utlenionych zasad guaniny.
To świadczy o tym, że powstał stres oksydacyjny w organizmie danej osoby i ten stres spowodował właśnie jakby rozpoznanie przez to białka FPG, którego produkty są dla niego dalszymi cegiełkami do analizy, jak może to stwierdzić. Chciałem Państwu również powiedzieć, że zastosowania testu fructol i adzyny dla analizy bioenergetycznej komórek zostały wykorzystane w metodzie PH-Extra Glycosylase Assay, które służą do zewnątrzkomórkowej oceny zakwaszenia komórek, pomiaru pH w próbkach biologicznych i ekologicznych, kompleksowanego pomiaru energii w łańcuchu oddechowym w połączeniu z zestawami MicroExpress. Zastosowania testów fructol w analizie bioenergetycznej komórek są metodyką bardzo szybką, tanią i niezbyt pracochłonną. Umożliwiają nam izolowanie mitochondrów z pełnej krwi, analizę całych komórek i pojedynczych enzymów łańcucha oddechowego, pomiar pozakomórkowego zużycia tlenu, wewnątrzkomórkowe pomiary tlenu cząsteczkowego w monowarstwie komórek, pomiar stężenia tlenu cząsteczkowego mierzonego w warunkach hyperoksji bez używania standardowych komór hypoksyjnych, czyli bardzo ważne, pomiar całkowitego metabolizmu tlenowego w organizmach żywych oraz analizę hepatotoksyczności i kardiotoksyczności. To jest niezmiernie istotne w obecnej sytuacji, ponieważ jest to choroba multifunkcjonalna, która niestety wpływa na innego rodzaju narządy, o czym wspomniałem. Sondy Luxel Mito Image umożliwiają bezpośrednie o wysokiej rozdzielczości w układzie 2D i 3D mapowanie i oznaczenie ilościowe toksycznych stężeń tlenu wewnątrz komórek, które wywołują zaburzenia w czynności mitochondrów. Sondy Mito Image NANO2 i MM2 oferują proste i wygodne podejście do bezpośredniego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym, w warunkach in vitro i kultur 3D, w standardowych mikroskopach fluorescencyjnych, szerokokątnych mikroskopach kontrolowanych lub dwufotonowych. Mamy też tutaj, pomówiąc o tlenie cząsteczkowym, zjawisko infuzji tlenowej, czyli procesu nieinwazyjnego, który jest bezbolesnym zabiegiem wykonywanym w celu odmłodzenia skóry. Jest on oparty na technologii tlenu hiperbarycznego, czyli tlenu pod ciśnieniem, za pomocą którego dostarcza się w głąb skóry aktywne składniki pochodzące z serum. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że cukrzyca niestety powoduje choroby oczu i pomoże nam się tworzyć starczy barwnik, tak zwany lipofuscyna, który powoduje kataraktę lub zaćmę. I wiele ludzi, którzy chcą mieć jakby piękną skórę, jeszcze chcą wyglądać młodo, zdrowo, niestety podlegają, odpowiadają się operacji katarakty lub zaćmy, ale dodatkowo mają zmarszczki wokół swoich oczu. Więc co muszą zrobić? Muszą wygładzić te okolice oczu, muszą rozjaśnić przebarwienia, muszą lepiej ukryć skórę, zwiększyć metabolizm komórkowy i poprawić kontury twarzy, muszą zredukować cienkie linie zmarszczek, złagodzenie stanu zapalu trądzikowych, złagodzić objawy potencjalne łuszczycy egzemy, bardziej napiętej elastycznej skóry i przyspieszyć procesy gojenia. Właśnie na tym polega infuzja tlenowa, która jest następstwem jakby i takim dodatkowym antidotum na to, co potrafi nam cukrzyca niestety wyrządzić w naszym organizmie, a co widzimy niestety w postaci czasami też wyprysków na naszej skórze. Po przeprowadzeniu jednego zabiegu rezultaty są widoczne do miesiąca, natomiast po celi stopień utrzymują się nawet przez pół roku. I tutaj na schemacie Państwo widzicie, jak infuzja tlenowa może działać na poszczególne części naszej twarzy, redukować zmarszki na poziomie czoła, obszary pod oczami, likwidować kurze łapki, zmarszki powierzchownych, zmarszki w kończynach. To wszystko związane jest właśnie z analizą tlenu cząsteczkowego, czyli tlenu, który ma dwie twarze, pozytywną i negatywną, tak jak wcześniej Państwu wspominałem. Tu mówimy o pozytywnej twarzy tlenu, czyli tej infuzji tlenowej. No i na zakończenie chciałem Państwu powiedzieć, że komórki organizmu dokonują wymiany składników odżywczych głównie poprzez strefy płynu ustrojowe tkanki łącznej. To jest rzeczą wiadomo oczywistą, ale dostarczając pożyteczne składniki w diecie, nie tylko poprawiamy aktualny stan skóry, ale naszego organizmu, ale także ograniczamy proces jej degradacji, starzenia się na poziomie cukrzyca. I zastosowane kosmetyki redukują jedynie skutki szkodliwej działalności wolnokrwiowych, dlatego stosujemy właśnie infuzję tlenową, a zmiana diety na zdrowie jest nie tylko tańsza, ale także bardziej opłacalną alternatywą nie tylko dla kremów, ale też dla chorób zwanych cukrzycą. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam i oczekuję na pytania. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia.